Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Cały weekend jestem we Wrocławiu. Akurat dzisiaj odbywa się Oldtimer Bazar. Taka duża giełda z częściami motocyklowymi i różnymi innymi gadżetami. Jadę, zobaczę, może znajdę coś do YZ-ki. Może się jakieś koło trafi. Wjazd na giełdę, dwie dyszki. Serię biedę enduro powinienem zaczynać na tym Mińsku. 125 wersja enduro. Zobaczcie, jaki ciekawy. Błotnik przedni podniesiony, z tyłu jaki chlapacz. Świetny jest. 18 jak w enduro z tyłu jest, żeby trakcja była lepsza. O, luzy na łożyskach są, ktoś dobrze w terenie dawał. Nie no, fajny sprzęt. O, jakiś KTM XT252T 2017. Na Złombola jakimś ciekawym sprzętem z zadą też kiedyś pojedziemy. Policja nawet Fiatem 126P przyjechała. Zobaczcie, giełda odbywa się kilka razy w roku pod takim zadaszeniem, na świeżym powietrzu. Są trzy takie rzędy i wszędzie są części motocyklowe, akcesoria, wszystko co potrzebne dla was i dla waszego motocykla. Jaką osłonę ktoś zastosował. Wymocowanie błotnika. Custom. Jaki ciekawy żeberkowy cylinder. To było chłodzenie, a nie jakieś chłodnice. Fajne rzeczy można tu znaleźć. Zobaczcie, części wszędzie leżą. Jakieś zawieszenie upside down do projektów. Jaba. Zobaczcie ile obręczy, no ale nie podejdą do YZ-y. Są wynalazki. O, to jest ciekawa konstrukcja. Ale kiedyś była myśl techniczna. Zobaczcie, jakie pustki. Wiadomo czym spowodowane. Zawsze na każdej edycji, na której byłem, każde stoisko było zajęte. Pokazów stan tu też nie ma. No niestety. Najsłabsza edycja jak do tej pory. Ale ładny komarek Super Sport. Zobaczcie, jaką on miał fajną linię. O, jest i ryś. MR1, taki jak mój. Wow, 17500. Polakierowany bardzo słabo. Blisko bitu. No, lakier tragiczny. Piecowe będą wjebane, wiesz, proszkowe. Zobaczcie, jaki ciekawy patent. Licznik w drugą stronę.